Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym poradniku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak wykonać nowe zadanie, które pojawiło się w pierwszym tygodniu piątego sezonu. A jego treść brzmi: przeszukaj błyskawice wiszące w powietrzu. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem ogłosić, że organizuję dzisiaj dla was dwa konkursy. Sami sprawdźcie, co możecie wygrać. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy w sekcji komentarzy napisać frazę "darmowy karnet bojowy", zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić wyników tego konkursu. Ale to nie wszystko. Do wygrania jest również nowa legendarna broń Nocturno o mocy 106. Schematu Nocturno nie można to być już w grze, albowiem był on dodawany do limitowanej edycji Ratowania Świata. Konkurs ten jest przewidziany dla osób followujących mnie na Instagramie. Moja nazwa Gaming with Farel. Aby wygrać legendarną broń, wystarczy po zdjęciu konkursowym napisać dowolny komentarz. Link do konkursu na Instagramie macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Moi drodzy, pierwszy piorun znajduje się na wykrzywionych wieżach. Dokładnie wisi w tym miejscu między dwoma budynkami. Teraz postaramy się go podnieść. Okej, podchodzimy do lądowania. Mam nadzieję, że uda mi się ten piorun w jakiś sposób zdobyć, że nikt mnie nie podhaczy na szybko, że będę pierwszy na tym dachu. Okej, mamy jakąś pompę słabą. Jak widzimy, piorun się znajduje tuż przede mną. Okej, pierwszy piorun zdobyty. Lecimy po drugi piorun. Drugi piorun znajduje się koło pomidorowego przysiłka, dokładnie koło tej malutkiej góreczki. Lecimy. Jak widzimy, piorun znajduje się tutaj nad rzeką. Okej. Wow, ktoś tutaj przyszedł. Przyleciał. Kumplu, ja już zebrałem. Nie wiem jak ty, ale ja zebrałem. Się na sklepowej sadybie, dokładnie nad barem z tacosami. Jak widzimy, troszeczkę za nim, o, w ten sposób powiedzmy. Bez żadnej broni jestem. Ale piorunek, jak widzimy, znajduje się tutaj. No, niestety nie udało się. Czwarty piorun znajduje się na loot lake'u, między tą wysepką a fabryką. Za chwilę powinien się nam pojawić. O, jak widzimy, między dwoma mostami. To jest bardziej dokładna jego lokalizacja. Piorunek znajduje się tutaj. Wystarczy się podbudować i go przeszukać. Piorun numer 5 znajduje się na sklepowej sadybie między budynkami, dokładnie w tym oto miejscu. Lecimy. Okej, moi drodzy, jak widzicie, piorunek znajduje się tutaj na górze, na dachu. Postaramy się szybko go zdobyć, tylko jakieś matsy na szybko. No, chyba nie uda mi się tego zrobić, ale wiecie, gdzie się znajduje. Piorun numer 6 znajduje się na motelu, dokładnie w tym oto miejscu. Lecimy. Jak widzimy, zamiast portalu znajduje się teraz tutaj piorun. Postaram się go podnieść. Co bardzo wątpię, żeby mi się to udało. Ktoś już do mnie strzelał. No, niestety unlucky, ale wiecie, gdzie się znajduje. Lecimy po ostatni piorun. Alright, alright, moi drodzy, poradnik dobiega końca, a ostatni Thunderbolt znajduje się na wypasionej wyrwie. Lecimy. Chciałem się poprawić, bo powiedziałem podczas nagrywania na słone strzechy. Sklepowa sadyba. Tutaj na słonych strzechach znajduje się piorun 5. Jak widzimy, piorun numer 7 znajduje się idealnie nad tym całym laboratorium i chyba można nawet go przeszukać bez podbudowywania się. Moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pomogłem. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo takie poradniki pojawiają się już co czwartek o godzinie 10. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Bierzcie udział w konkursie, bo warto.